Hej, witam wszystkich moich oglądających bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj moja kolejna propozycja kulinarna. Tym razem zainspirowana przez sklep Marks & Spencer's i oni tam naprawdę mają bardzo często właśnie takie różne propozycje, co możemy zrobić z naszym jedzeniem, żeby nie było takie nudne, żeby było troszeczkę bardziej ekscytujące. No i właśnie dzisiaj znalazłam taką świetną promocję i postanowiłam, że z Wami się nią podzielę. I co mamy tutaj, to są dwa ziemniaki, dość duże, pokrojone w kostkę i w tym momencie już też się piekarnik nagrzewa na 180 stopni. Do tego jest potrzebne nam troszeczkę pokrojonego butternut squash i butternut squash, słuchajcie, to jest po prostu dynia. To jest dynia pokrojona w takie kostki i obrana ze skórki. Będzie nam potrzebna śmietana 18, to jest extra thick single cream, czyli musi być dość gęsta 18. Do tego, słuchajcie, to przypuszczam, może być jakiś właśnie specjalny sekret. To jest Charlotte, to są takie cebulki, thyme to jest tymianek i parsley to jest pietruszka. Taki sos zmieniony razem. Przypuszczam, że może niekoniecznie musi być coś takiego, ale na pewno znajdziecie w jakimś supermarkecie właśnie jakieś takie sosy, które mogą być Wam pomocne właśnie do tego, żebyśmy przygotowali takiego wybornego kurczaka, bo to będzie kurczak. I do tego jeszcze jest potrzebna nam paczka, to jest akurat 100 gram szpinaku i dwie piękne piersiątka, piersi z kurczaka. I dokładnie się grzeje, musimy włożyć tutaj. Tak, i dobrze by było, żebyśmy może posypali jakimiś przyprawami. Ja posypię je oczywiście pieprzem i odrobiną soli, ale też są takie świetne przyprawy, wiem, że nawet w Polsce są, bo kiedyś miałam, ale mi się chyba skończyła, taką właśnie do ziemniaków i to by było idealne, żebyście posypali sobie właśnie ziemniaczki czymś takim. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, taka mieszanka różnych właśnie ziół. I to wkładamy do piekarnika. Ja znalazłam, widzicie, taką przyprawę właśnie z kamisa, o to mi chodziło. I w tym się posypujemy ziemniaki, naszą dynię i wkładamy do piekarnika. I teraz na patelni. To są dwie łyżeczki oliwy z oliwek. I przyprawiłam kurczaka, tylko i wyłącznie od Was zależy, co macie ochotę użyć do tego, żeby dodać mu troszeczkę więcej smaku. I jak się można bardzo łatwo domyślić, zaraz będziemy go smażyć, tylko muszę poczekać, żeby mi się olej podgrzał. Już patelnia mi się rozgrzała, ten gaster wiadomościowo, prawda? I odsmażałam kurczaka na brązowo, żeby nam się nie spalił. I po tym, jak go podsmażymy pięknie, to włożymy go do piekarnika z powrotem, razem z ziemniakami i z naszą dynią. I muszę Wam powiedzieć, że dynia powinna być z ziemniakami tam już w piekarniku przez około minimum 10 minut. No ale to tak mniej więcej tyle zajmuje wszystko, dlatego nie śpieszymy się, relaksujemy się w przygotowaniu. Oczywiście myślałam, że może tego kurczaka troszeczkę na pół rozłożyć, ale jak go włożę do piekarnika, to boję się, że może on straci, że nie chcę, żeby był suchy. Dlatego go zostawię w ten sposób. Po paru minutach od przesmażenia kurczaka, on już sobie siedzi na dole razem z swoimi towarzyszami, z którymi będzie spożyty, czyli z ziemniakami i z dynią. I teraz w rondelku. Miałam, po prostu użyłam ten sam palnik. Dlatego może tak zawłokoczało. I teraz zrobimy sos. I na sos składa się ta właśnie śmietana. Muszę Wam powiedzieć, że to nie jest kwaśna śmietana, to jest dość słodka śmietana. Takie mamy też na pewno, wiem, w Polsce, do przyrządzania właśnie różnego rodzaju sosów. I dwie albo trzy łyżki. Oj, wygląda przepysznie. To jest po prostu cebula. Można, przypuszczam, takie coś zrobić w domu samemu. To jest cebula. Razem z tymiankiem i z rozmarynem, tak? Nie, z tymiankiem i z pietruszką. Z jakimś sosem pomidorowym. I co musimy zrobić? To musimy spowodować, żeby ten sos nam się zagotował. Jak już się zagotuje, to zmniejszamy temperaturę i musimy poczekać,
żeby wszystkie składniki się razem przegryzły, żeby ten sos zrobił się taki bardziej kremowy. Oczywiście musimy pilnować, żeby nic nam się tutaj nie przypaliło. Po około 20 minutach wyjmujemy nasze ziemniaczki i dynie i dodajemy szpinak. I przez to, że jest, że ziemniaki są ciepłe, to oczywiście to się nam wszystko pięknie wymiesza i się będzie idealne. I to mi zajmie trochę, dlatego tego też nie będę wam teraz pokazywała. Tak już wyglądają nasze ziemniaki ze szpinakiem. I wykładamy, oczywiście rodzinami na pół. To jest danie na dwóch osób. Kawka internetowej dam, please. Thank you. Kładziemy kurczaka na górę naszych warzyw i nakładamy sos. I co tu dużo mówić? Smacznego. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jak powiedziałam, moim zdaniem wcale nie musi być taki sos. Może być coś zupełnie innego, na co tylko i wyłącznie macie ochotę. Ja go już tutaj rozłożę. I do zobaczenia wkrótce.